bardzo serdecznie księdza biskupa w naszej bazylice. Dziś mamy wielki dzień, bo odpust świętej Trójcy. Także dziś przybywa ksiądz biskup do nas. Bardzo proszę, żeby odprawił mszę w intencji całej naszej parafii o świętość życia dla wszystkich, także o nowe litery powołania. Dzień dla tej wspólnoty parafialnej szczególny, bo święto patronalne. Będziemy wspólnie upraszać Trójcę Przenajświętszą o obfitość mocy Bożej we wszystkim tym, co jest naszą codziennością. Wspomniał ksiądz proboszcz, że jedną z intencji będzie prośba o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, ale należałoby, i tak to chciałbym uczynić, połączyć tę intencję z gorącą prośbą o święte małżeństwa i święte rodziny, bo to jest właściwy fundament, żeby pozostałe sprawy zaistniały. I o to wszyscy się dzisiaj módlmy, bo to jest dla nas ogromnie potrzebne. Z listów święty Paweł czyni nad swoim życiem taką refleksję. Dzięki temu, że uwierzyłem w Chrystusa i Jego prawdziwie umiłowałem, to On mnie wypełnił. Z każdym dniem, dzięki miłości i wierze, ja umniejszam się, jakby topnieję, a narasta wielkość, moc, piękno, miłość samego Boga. To jest dla nas to, co powinniśmy, że tak powiem, w życiu osiągnąć. Żeby już następnego dnia było w nas coraz mniej nas, grzesznych, słabych, zawiedzionych, niezrozumianych, a było w nas coraz więcej Chrystusa.